Cześć kochani, witam was serdecznie. Jak widzicie, już jestem na nogach. Czuję się niestety niewyraźnie, jakieś chorobsko mnie rozbiera. Natomiast zaczęłam urlop, tak. 2 tygodnie mam wolnego i oczywiście znowu jestem podziębiona. Trochę mnie to męczy, katarzysko, wiecie, trochę katar. Natomiast no, muszę się wybrać po jakieś zakupy. Muszę ugotować dzisiaj mojemu dziecku rosołek, bo idzie zakładać drugą część aparatu na zęby. A więc wszelkiego rodzaju kotlety dzisiaj niestety odpadają. No i muszę niestety wyjść z domu, kupić coś na rosół, jakiś makaron, jakieś coś kurzęce czy wołowe, no zobaczymy, co tam w sklepie będzie. No i oczywiście warzywka, no bo jak to rosół bez warzywek, to nie rosół. Pogoda jest przepiękna, urlop mi się zaczął super. Natomiast no ja czuję się niewyraźnie, oczywiście już się ogarnęłam, włosy spięłam, bo mnie mega denerwują. Dziś mi jakaś niestety temperatura też męczy. Makijaż, jak widzicie, mam taki mega, mega delikatny. Jeszcze muszę jakieś śniadanko zjeść, leki oczywiście wziąć. I pędzę do Biedronki, dosłownie po kilka rzeczy. Pewnie wam później pokażę, co kupiłam. A na razie żegnam się z wami, kochani. Pa, pa. Pokażę wam jeszcze moje dzisiejsze śniadanie. Jest typowo na leniwca, ale naprawdę nie mam ochoty na jedzenie nie wiadomo czego. Mleko, płatki. I ja lubię te płatki, wiecie co, fitness z jogurtem. Uwielbiam je. No i oczywiście dosypię sobie coś tam do smaku, trochę rodzynek, oczywiście żadnego cukru, soli, ja tutaj nic nie użyłam, same naturalne rzeczy, więc idę połaszować, później w międzyczasie jeszcze tylko leki połknę, żeby się troszeczkę wzmocnić, no i odezwę się już do was później, jak wrócę z Biedronki. Pa, pa. Jakiś czas temu pokazywałam wam w zakupach z Douglasa, że kupiłam sobie właśnie wodę perfumowaną, te pantofelki, no i dzisiaj nadszedł ten dzień, gdzie mam zamiar właśnie użyć po raz pierwszy i powiem wam, że pudełko jest mega, ale zawartość jest jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki słodki jest ten pantofelek. Nie mam pojęcia, czy jeszcze są dostępne w Douglasie te właśnie wody perfumowane. Przy jakichś tam zakupach w galerii zajdę sobie do koleżanki i zobaczę. No musiałam wam to pokazać, jest po prostu przesłodki. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak pachnie, bo oczywiście jeszcze ich nie użyłam. Także super, bardzo fajnie wyglądają. No i zaraz wam powiem pierwsze wrażenia. Mega ciężkie, mega słodkie, czyli coś, co ja po prostu kocham. Bardzo fajne. Zobaczymy, jak będą się długo utrzymywały na mojej skórze, bo ostatnio większość perfum niestety u mnie nie trzyma się, nie wiem, o co chodzi. Chociaż powiem wam, że ostatnio byłam właśnie w sklepie w Szachownicy. Poszłam po jakiś swet sobie czarny kupić do pracy. Natomiast babka przy kasie mówi do mnie, wie pani co, chodziłam za panią, czym pani pachnie. A ja powiem wam, że perfumy, które użyłam, miały iść u mnie do bubli, bo ja ich w ogóle nie czuję. No okazuje się jednak, że one są mega, mega wyczuwalne właśnie przez innych. Pewnie w projekcie Denko wam opowiem o nich i wspomnę o tej sytuacji. Perfumy jak na chwilę obecną podobają mi się, natomiast jest to zapach mega ciężki, mega słodki, egzotyczny, super. Ja jestem zadowolona, świetne jest to pudełeczko, chyba sobie nawet je zostawię. Może na jakąś biżuterię będę miała, ale pantofelek jest naprawdę czederski, także perfumy całkiem okej. I one kosztowały około 40 zł, także no naprawdę niewiele. Nie wiem, nie pamiętam ile ich tu było. Mają 36 miesięcy na zużycie, no na pewno zużyję, chyba 15 ml, tak mi się wydaje. Nie, 30 tu jest, także nawet całkiem sporo. No jest po prostu kapitalne to opakowanie. Nawet wiecie, postawić gdzieś na stoliczku, jak mi się skończą, także chyba sobie później nawet to zostawię. Super, no muszę zobaczyć w Douglasie, czy jeszcze są. Kochani, później się do was odezwę. Pa, pa.
Hejka, kochani, bo właśnie dotarłam do domu w końcu. Powiem wam, że jest świetnie, jest ciepło, słonko pięknie świeci, ale powiem wam, że zmachałam się. Jednak chłopsko daje się we znaki. Dobrze, że mam tą tapetę na twarzy, to jako tako wyglądam. Natomiast powiem wam, że upociłam się jak szczur, ale oczywiście katany dżinsowej nie ściągałam, no bo nie chciałam się jeszcze bardziej przeziębić, wiadomo. Natomiast powiem wam, kilka rzeczy mam, zaraz się obrócę z drugiej strony i wam pokażę. I dostałam dzisiaj w Biedronce różyczkę. O, tak przy zakupach, przepiękna czerwona. Ja mówię dzisiaj do kasjerki, wie pani, dzisiaj dzień chłopaka, no to ona mi dała czerwoną, ja podzielę się dam mężowi. Na pewno się ucieszy, także dzisiaj 30 września, dzień chłopaka. Mam nadzieję, że pamiętaliście o swoich mężczyznach. I już wam pokazuję to, co kupiłam. Odwracam się w drugą stronę, za chwilę się zobaczymy. No hej, już jestem po drugiej stronie, różyczka sobie leży. Powiem wam, mam kilka rzeczy z Biedronki, ale mam też dosłownie chyba 2 czy 3 produkty z lokalnego ryneczku. Ja jednak często gęsto wolę sobie, wiecie, kupić na ryneczku owoce i warzywa. No i tak sobie kupiłam na jednym straganie jabłuszka. Dość fajnie wyglądały. Wzięłam tylko 3. Zobaczymy, czy będą smaczne. Zapach jabłka wyczuwam nawet pomimo tego kataru. Zobaczymy, spróbujemy. Na pewno się podzielę z królikiem. Na pewno chętnie też spałaszuję. I mam też węgierki śliwki. Ja je lubię i być może zrobię sobie knedliki. Tak tylko dla siebie, bo moja córa nie lubi, a mój mąż to odchudza, więc takich rzeczy nie jada. Także kto wie. Mam tutaj herbatkę Rozgrzej się z tej serii Green Hills o smaku cytryny, imbiry i miodu. A w tej chwili mam jeszcze pomarańczową, też z jakimiś korzennymi dodatkami. Świetna. Natomiast tej w zeszłym roku, na jesień, zimę, wypiłam 2 opakowania. Także jak zobaczyłam, że znowu jest, kupiłam oczywiście kolejne opakowanie. Tu mam jakiś rachunek i powiem wam, że całkiem mało zapłaciłam. Niecałe 43 zł w Biedronce. Oczywiście sterta paragonów. Cebulka musi być. Ja lubię szczypiorek czy do ziemniaczków, czy na kanapkę, do pomidorka. Także super. Mam również chlebuś. Tym razem wzięłam chlebuś trochę inny. Razowiec. Ja lubię razowca. Jeszcze był fajny, ciepły, więc skórka jest miękka, kupiąca. Dla mnie jak najbardziej wystarczy. Mam również makaron do rosołu. Wzięłam takie gniazdka. Kuseczki dość cienkie, no jeszcze połamię na drobniejsze kawałki, żeby młoda mogła spokojnie zjeść, żeby się nie męczyła. Oczywiście mam tutaj włoszczyznę. Mam nadzieję, że widzicie, bo światło mi tutaj słonko świeci. Zrobiłem różyczkę, żeby się nie uszkodziła, bo szkoda. Także włoszczyzna do zupki. I jeszcze mam, kochani, ćwiartkę z kurczaka. Wrzucimy, ugotujemy rosołek dzisiaj na kurczaczku. Jakoś nie bardzo chciałam kupować wołowinę. Mam tu również, oj, mokre jak diabli róż, zaraz pójdzie do zamrażarki. To jest mieszanka chińska, bardzo ją lubię. Ona ma specyficzny smak i zapach, przez to, że tu są dodane grzyby mun. Ale ja lubię takie wynalazki, także wiecie, do jakiegoś mięska taką właśnie mieszankę chińską jak najbardziej polecam. Mam również rękawiczki lateksowe o zapachu cytrynowym. Szukałam, bo były, zawsze kupowałam chyba z rumiankiem. Chyba z umiankiem były, natomiast naszukałam się tych rękawiczek. Jedna jedyna paczka w rozmiarze S była, no to oczywiście kupiłam. Ja je lubię, one są takie, wiecie, do codziennych porządków. Mam jeszcze jedną herbatę z tej serii Green Hills, mięta i czarny bez. Zobaczymy, jak się sprawdza. Sprawdzi w tej chwili ten czarny bez, jak najbardziej mi się przyda przy tym moim pociąganiu nosem i chorym gardełku, także zobaczymy, być może powiem wam kilka słów, albo napiszę później w opisie, czy była herbatka dobra. I mam jeszcze sok pomidorowy z Daftona. Ja od czasu do czasu lubię sok pomidorowy. Ten z Daftona bardzo, bardzo mi smakuje. Także pewnie go za chwilę sobie spożytkuję i wypiję. I mam jeszcze zajzajer. Prawdopodobnie jest mega, mega ostry. Ale ja czosnek uwielbiam i mam zamiar zjeść i zrobić sobie z niego właśnie kanapkę, żeby mi trochę wspomogło. Przepraszam za pociąganie nosem, ale coś mnie męczy i już muszę chyba się wysmarkać. I zaszłam jeszcze do Chińczyka. Rzadko kiedy tam zachodzę. Natomiast kupiłam sobie kominek. Kominek się prezentuje tak. Bardzo przyjemnie. Brązowy. Robiony tak na staro. Natomiast bardzo dużo ma tutaj michę. Ja mam jeden kominek, taki właśnie mały, płytki. I powiem wam, że zapaliłam sobie wosk z Yankee Candle.
I on mi normalnie eksplodował. Całą komodę miałam w wosku, także myślałam, że mnie, nie wiem, coś szczyści. Natomiast ten widzę, że specjalnie wybiłam, żeby była właśnie głębsza tutaj ta micha, także pewnie go za jakąś chwilę przetestuję, zobaczymy jak się sprawdzi. No, kosztował mnie całe 6 zł ciszy, także spoko. No i mam jeszcze jedną rzecz z Biedronki, to już jest chemiczna rzecz. I od czasu do czasu ja kupuję te kostki do spłuczki toaletowej. Bardzo fajnie odświeża właśnie wodę, nadaje kolor. W tej chwili mam zieloną i taki fajny zielony kolor wody właśnie się spłukuje. Natomiast tu wzięłam morską. Tą też miałam, tylko że widzę, że zmienili chyba formułę, bo jest dwufazowa, dwukolorowa. Także zobaczymy. Jak chcecie Denka z takim projektem właśnie... Denko, projekt z chemicznymi produktami, nie mogę się wysłowić, to dajcie mi znać w komentarzach, to wtedy będę zbierała różne opakowania i kilka słów Wam wtedy opowiem, czy to się sprawdza, czy niekoniecznie, czy ładnie pachnie, czy działa, no i wiecie, tak ogólnie. Także kochani, ja na razie zmykam, pochowam zakupy, wstawiam obiad, muszę ogarnąć trochę kuchni jeszcze po śniadaniu, wyrzucić pranie na zewnątrz, bo mi się wyprało, także skorzystam jeszcze z ładnej pogody. No i cóż, kochani, odezwę się pewnie później już przy obiedzie do Was. Na razie. Pa, pa. Jak widać na załączonym obrazku, rosołek pyrka. Mam nadzieję, że mojej córce będzie smakować. Tak się prezentuje. Wszystko sobie ładnie, pięknie się tutaj gotuje. Mam nadzieję, że będzie dobry. No i makaron, ten co Wam pokazywałam, co kupiłam, też już ugotowany. Bardzo cieniusieńkie niteczki. I słuchajcie, 3 minuty i makaron gotowy, także super. Chyba będzie miała moja córa na dziś i na jutro. No oczywiście ja tam też jakąś miseczkę chętnie sobie skonsumuję. Natomiast tu mam w patelni, możecie zobaczyć, mieszankę właśnie tą chińską, którą kupiłam dzisiaj. Do tego jeszcze usmażę mężowi paluszki rybne i będzie miał obiadek. Niestety mój mąż jest na diecie, makaronów, takich rzeczy chwilowo nie jada. Także widzicie, obiadek sobie pyrka. Ja czekam na moją młodą, siedzi jeszcze z tego co wiem w gabinecie. I ma właśnie zakładaną drugą część aparatu. Współczuję, bo to jest normalnie człowiek zadrutowany, obie szczęki. Podejrzewam, że dzisiaj dziecko będzie nie do życia. No ale tak czasami, wiecie, w życiu bywa. Później się do Was jeszcze, kochani, odezwę. Pokażę Wam jeszcze to, co przed chwilą przywiózł mi kurier. Jak wiecie lub nie wiecie, ja od czasu do czasu dostaję paczki ambasadorki. I tym razem mam z Streetcomu. Jak możecie zobaczyć, paczka ambasadorki Streetcom Isla. I to są tabletki na ból gardła. Oczywiście folię już ściemnęłam, już się tam dobrałam do tego pudła. I mamy tak, wybierz swój smak. Tu są 4 różne smaki. To jest oczywiście bezpłatna próbka. Naturalna i skuteczna ulga dla gardła. Produkt się nazywa Isla. Myślę, że to jest zupełnie coś nowego, co wchodzi na nasz rynek. Sorry, ale od czasu do czasu niestety będę pokasływać. I tu jest dla kogoś przeznaczony lek. Także wiadomo, coś tam sobie popatrzę. Zobaczymy w ogóle, jak się sprawdzi, bo z reguły używam, powiem Wam, jednego produktu na gardło, który bardzo dobrze u mnie działa. No chyba, że już mega, mega jest to pod anginę, no to wtedy wiadomo, zupełnie inny lek mam przepisywany od lekarza. I co my tutaj mamy? Isla. Pastylki do ssania i chyba chcę zobaczyć, co to jest, ale to jest, kochani, matko, jakie małe litery. Lip Balm SPF 15. O, super, pomadka do ust nawilżająca, przyda mi się, bo akurat w tej chwili kończy mi się jedna z Colwaya, okropna, wazeliniasta maść. Mam nadzieję, że ta będzie trochę inna. Oczywiście jeszcze jej nie otwieram, żeby się nie psuła. No i zobaczymy, co tutaj w pudełku mi dali. I tak, mamy taką chyba podstawową wersję. Isla Cassis. Łagodzi kaszel i chrypkę z witaminą C i bez cukru. I zaraz zobaczymy trochę bliżej. Z ekstraktem z czarnej porzeczki. 30 pastylek. Myślę, że jak najbardziej teraz mi się przyda. Aktywny składnik roślinny. Także zobaczymy. Na pewno w tej chwili będę mogła spokojnie to przetestować. I oczywiście tutaj mam takie małe saszetki, gdzie się mieści w każdej, po jednej pewnie pastylce, na spróbowanie dla moich znajomych, przyjaciół, koleżanek z pracy i tak dalej. Wiecie, że ja w tych paczuchach zawsze dostaję różne małe próbki, żeby się właśnie podzielić, później pozbierać opinie i zobaczymy, czy te pastylki się w ogóle sprawdzą, jakie będą miały smaki.
Także zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. I tu jest co? Ginger, cassis i mus. A to mus to nie mam żadnego pojęcia. Natomiast no zobaczymy. Oczywiście też spróbuję po jednym ze smaków. Także pewnie to jest taka dla mnie dzienna dawka w tej chwili. Natomiast resztą wiadomo, jak zawsze podzielę się ze znajomymi i będę czekała na ich opinię. Później muszę wiadomo na stronie internetowej wypełnić raporty. Później po skończonej kampanii jest raport podsumowujący, gdzie opisujemy wszystkie jakieś tam, wiecie, to co nam do głowy przyszło, czy się sprawdziła rzecz, czy niekoniecznie, czy była dobra, czy była skuteczna, jak się sprawdziła u innych, czy byli zadowoleni. No w każdym razie taki, wiecie, podsumowujący, szczegółowy raport. No i tak generalnie wygląda kampania. Za każdym razem jest zupełnie co innego. Ale ja się cieszę. Czasu do czasu, wiecie, macie okazję coś innego przetestować. Chociaż powiem Wam, że tabletek jeszcze nie testowałam. Także jestem mega, mega ciekawa. Przepraszam Was, jak się po prostu u mnie sprawdzą. Dobra, kochani, później się jeszcze do Was chwilkę odezwę. Być może pokażę Wam jeszcze zakupy z Lidla, bo później się wybieram na takie, wiecie, grubsze zakupy z mężem. No to zobaczymy, czy jeszcze będę miała na tyle siły. Sorki, kochani, żeby Wam po prostu pokazać je. A na razie, do zobaczyska w kolejnej odsłonie. Pa, pa. No i tak, kochani, czas na jakiś obiadek, rosołek ugotowany, marchewa obowiązkowo u mnie na talerzu musi być. Do tego no oczywiście nie może zabraknąć magii. To jest przyprawa, którą uwielbiam i zawsze dodaję do rosołu, zawsze. To jest tak zwany mój smak dzieciństwa. Nie wiem, czy zjem taką porcję, bo dzisiaj u mnie z apetytem to tak krucho. No ale jak wiecie, rosołek zawsze pokrzepia przy chorobie, także życzcie mi smacznego. Ja idę zajadać, dopóki rosołek ciepły, bo zimny rosół jest niestety okropny, jest niedobry. Natomiast ciepły jak najbardziej polecam. Jeszcze się pewnie do Was troszeczkę później odezwę. Na razie, pa, pa. Dobra, kochani, wróciliśmy z Lidla. To są nasze zakupy, jak widzicie. Tam mam dwie wody mineralne, duże zgrzewki. Tu mam, była fajna cena na OMO. Jest 7 kg prochu, więc naprawdę na długo wystarczy. No i to oczywiście, jak się to mówi, tak zwana straj taśma jest potrzebna. Świetny papier, mocny, delikatny. No i zobaczymy, co mamy w reklamach. Trochę mi tu niewygodnie, światło mi się odbija, no ale sorki, tak musi być. Mam nadzieję, że jedną ręką sobie poradzę. Bardzo często kupuję te duże ręczniki papierowe. To jest taka, widzicie, mega rolka. Ona na długo wystarcza. Gdzie się tam postawimy? Coś oczywiście niezdrowego dla mnie. Rzadko zjadam takie rzeczy, ale czasami mi się coś też chce. Tu mamy mąkę pszenną. Jakąś pizzę jutro planuję na obiad. Filety z makreli. Mój mąż i moja córa te rzeczy bardzo często jadają. Oczywiście twaróg tłusty. Na pierożki gdzieś będzie jeszcze druga część. Chusteczki nieodzowne ostatnio, no bo wiadomo, smarkam się. Dobra, 10 jajek wiadomo, zawsze w każdym domu są przydatne. Tutaj mam serek edamski, oczywiście do pizzy, do starcia. Tu mi się trochę rybcie paluszki pogniotły, ale ja je bardzo, bardzo lubię. Tym razem kupiliśmy tą dużą, dużą wersję XXL. Bardzo smaczne. Od czasu do czasu, wiadomo, rybkę trzeba zjeść. Jest też drugi serek twaróg półtłusty. Ja zawsze na pierogi mieszam dwa rodzaje serów. Oczywiście duże chusteczki, to zawsze u mnie w domu musi być. Tutaj mam, kochani, oliwki z papryką, tym razem nie z czosnkiem. Bardzo, bardzo lubię. Tu mój mąż sobie wziął chyba sardynki, z tego co widzę, tak? On bardzo, bardzo lubi ryby. No i oczywiście dwie jeszcze puszki filety z makreli. Mamy jeszcze ogóreczki kiszone. To też się zawsze przydaje. Tu moja córa wrzuciła sobie krem do rąk z migdałami i masłem Shea. Zobaczymy, jak się u niej sprawdzi. No i oczywiście kostki do zmywarki. Też jakaś była lepsza cena i też to jest ta wersja XXL. Wiadomo, jak się zmywarkę ma i używano, to takie rzeczy, wiadomo, schodzą. Dobra, bierzemy się za drugą torbę. Gąbka kąpielowa. Tu tym razem dla mojej córy, bo już jej się tamta wykończyła. Tutaj mamy coś do chlebka, szynka szwarcwaldzka. Tym razem mamy w kawałku. Ja bardzo lubię tą wędlinę. Jest naprawdę świetna. Nie jest może najtańsza, ale jest naprawdę smaczna.
Tu mam dwie muffinki, jedna dla mnie, druga dla córy. Coś muszę sobie trochę życie osłodzić na urlopie. Broszek do pieczenia, wiadomo, jest potrzebna. Tutaj mam bułeczki maślane. To jest rzecz też dla mojej córy. Ona często gęsto właśnie sobie bierze to do szkoły na śniadanie. Salami, tym razem salami paprykowe. Też bardzo lubię i pójdzie to na jutrzejszą pizzę. Tu mam dwie bułeczki wiejskie i one zaraz wylądują u mnie na kolację. Pomidorki, wiadomo, do kanapek jak najbardziej ok. Tu mam mini mozzarelkę, serki, coś tam moja córa sobie wrzuciła. Płatki szoko chico. Trochę się zmieniło opakowanie, natomiast płatki cały czas są takie same. No, moja kocina tu chodzi w kółko. Biała kiełbasa z szynki, często gęsto właśnie ja ją robię z warzywami. Także bardzo fajna sprawa. Oczywiście jakaś wędlina do kanapek, do grzanek musi być. Tu mam herbatę Sagę. Tą herbatkę pije moja córa. Ja rzadko kiedy piję taką zwykłą czarną, ale ona jak najbardziej lubi. Tu mam ser, tym razem ser roladę uszczycką. I to jest taka, widzicie, wędzona, też już w plastelkach pokrojona, gotowa na kanapki. Czasami kupujemy w kawałku, tym razem poszliśmy na leniwca. Przecier pomidorowy czy koncentrat, to też musi być. O, i psina przyszła, także wszyscy mi tutaj do kuchni przychodzą, towarzyszą. Mleko zagęszczone, to oczywiście mleko, które ja używam zawsze do kawy. Jak dla mnie chyba najlepsze. Dalej mamy jeszcze, kochani, kapustę pekińską. Wiadomo, na jaką surówkę się przyda. Miejsce mi się na podłodze kończy. Marchewka, czy do zupy, czy dla króliczka. Bo jak nie wiecie, od 2 tygodni chyba mamy królika w domu, także też musi się coś tam dla niego znaleźć. Tu mam ćwiartki tylne z kurczaka. Oczywiście jedną mam jeszcze dzisiaj z Biedronki, mi została, więc na obiad jak najbardziej wskazane. Jeszcze jedno mleko zagęszczone. Rybcia wędzona, czyli makrela musi być. U mnie i mąż i córka uwielbiają ryby, także my często gęsto właśnie rybki kupujemy. Tu mam kiełbasę gospodarza, też całkiem fajna. Od czasu do czasu właśnie kupujemy do chleba. Został mi jeszcze cukier waniliowy. No i mój ulubiony ketchup Heinz. Jak go tylko widzę w Lidlu, to go zawsze kupujemy. Także świetny ketchup. No i została mi jeszcze, kochani, jedna reklamowa. I powiem wam, że mam dość. Płatki, to są te duże płatki. Jak widzicie, z cien. Od czasu do czasu je właśnie uzupełniam zapasowo. Bardzo fajne. Polecam. Tutaj mam lody śmietankowe, deser lodowy, balino. Prawdopodobnie bardzo, bardzo dobry. Moja córa ostatnio je jadła i mówi, wrzućcie tym razem te. Tu mam oczywiście papryczkę, do jakiejś sałatki pójdzie. Kaszka czekoladowa, to sobie też moje dziecko kupuje do szkoły. Ona ma w tej chwili podwójną klawiaturę na zębach, więc wiecie, pewne rzeczy ciężko jej się niestety gryzie. Tu mam drugie opakowanie lodów i jeszcze jedno będzie. I tak, tu mamy ściereczki. O, są też ściereczki, wiadomo, to się zawsze przydaje w domu. Często gęsto się wymienia. Czekolada obowiązkowo, ale gorzka. Kawałek bardzo dobrze jest właśnie zjeść każdego dnia. Wzmacnia serducho. Dalej mamy przyprawę taką do kurczaka. Oczywiście chciałam jeszcze majeranek, ale był cały wykupiony. Tu moje dzieciątko coś sobie wrzuciło, widzę, z Perfekty. Maseczki do twarzy. O, tu jest ta antybakteryjna, też sobie młoda wzięła. No i oczywiście tu mam Biowax do włosów. Ona też dużo rzeczy takich używa. Tu mam jeszcze jedną maseczkę. Tą też miała, też była zadowolona. Chleb tostowy oczywiście musi być. Ja grzanki lubię. Od czasu do czasu właśnie na kolację. Tu mamy jeszcze jedną kaszkę czekoladową. Wiecie co, podłoga mi się kończy. Tu sobie coś moja młoda wrzuciła. Zadbane stopy, peeling plus maseczka. Ciekawa jestem, jak się to w ogóle sprawdzi. Mamy również śmietanę 12. Taką, wiecie, o niskiej zawartości tłuszczu. Masełko obowiązkowo. Ja niestety nie używam do smarowania pieczywa żadnej margaryny, nic z tych rzeczy. Musi być masło i to minimum 82% tłuszczu. I najlepiej, żeby było jeszcze napisane, z czego to masło jest wykonane. Nie tylko, że masło, wiecie, tłuszcz, natomiast dobrze jest, jak w składzie jest podane, że jest ze śmietany, czy z mleka i tak dalej. No w każdym razie, że to jest coś tam ważne.
Ogórki, które uwielbiam, tym razem sobie wzięłam z dodatkiem miodu. Jest też wersja z papryką i tradycyjna. Wszystkie trzy lubię, ale dzisiaj kupiłam właśnie te. Chusteczki Frotto. Widzę, że tu sobie młoda jakieś rzuciła, żeby mieć do szkoły. Wiadomo, mleczko musi być. Ja kupuję to 1,5%. Gośka moja po prostu zjada sobie na śniadanie płatki. Tu mamy kaszankę cienka z wątrobą. Powinny być chyba dwa opakowania na którąś tam kolację po prostu z cebulką sobie spokojnie wszamamy. Jeszcze jedna rybka, szprot wędzony. Dobra, mamy jeszcze jedną rybcię. Tak, łosoś dziki pacyficzny. Także zobaczymy, jak to będzie smakowało. Tu mamy, kochani, kolejne mleko. Mamy jeszcze jedną kostkę masła. Drożdże potrzebne mi są na jutro właśnie do pizzy, płyn do płukania i zaraz Wam pokażę. Tym razem mam prowansalska, prowansja pachnąca. Nie otwierałam, nie wąchałam, więc nie wiem, jak pachnie. Mam nadzieję, że całkiem fajnie, bo już miałam nieraz te płyny. Oczywiście jeszcze jeden koncentrat. Jeszcze jeden koncentrat. U mnie koncentratów bardzo sporo idzie. Cebulka musi być. Bez cebulki dzień stracony, jak się to mówi. Mam jeszcze dwie rybcie i to są chyba tuńczyki. Moja Gonia lubi sałatkę z tuńczyka właśnie z jajkiem, z ogórkiem. Uwielbia i wtedy na kanapki zjada. Tu mam jeszcze mięso mielone. Pewnie jakieś pulpeciki młodej zrobię. No i mamy jeszcze oczywiście peeling maseczka do stóp i tu chyba jest do rąk. Także podpytam młodej, zobaczymy, jak się sprawdzi. No i na koniec coś zostało dla mojego mężczyzny William Peel Scottish Whisky. Tak, od czasu do czasu, kochani, też trzeba się wzmocnić. No i jak widzicie, zakupy są naprawdę mega spore, ale ja nie jeżdżę codziennie na zakupy. Ja nie mam na to czasu. Zobaczcie, cała podłoga jest w zakupach, zwierzaki uciekły. Natomiast, no to powiem Wam, na dłuższy czas mi wystarczy, wiadomo, po jakieś świeże warzywa, no to jeszcze na ryneczek po prostu polecę i po pieczywo. Tak, kochani, wyglądają moje zakupy. Teraz muszę to wszystko pochować, a zrobię sobie jakąś kolację i pewnie pójdę trochę pooglądać YouTube'a. Żegnam się z Wami, kochani, cieplutko. Myślę, że za jakiś czas znowu jakiegoś vloga nagram. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu. A ja Wam dzisiaj, kochani, dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmiku. Pa, pa.